Ja muszę tak do was mówić, bo wy faceci jesteście, to będziecie od razu wiedzieć, co chodzi, no nie? Jak będę mówił wam, o, jakieś zaokrąglenia, dupienia, nie, muszę mówić cycki. Prawie git. A ten gość gdzieś tam z tyłu, ty! Robimy zlocik, integrując się, znaczy może wspierając Ukrainę, bardziej dobrym słowem, bardziej takim symbolicznie, o. Będziemy wspierać, no nie? Myślenie kasza podkreślenie. Tak, możesz dołączyć do konwoju, ale to po zlocie dopiero. Chyba, że chcesz podczas zlotu, to możesz dołączyć do klubu, za chwilę akceptuję zaproszenia. Info masz na Discordzie, jak chcecie linka do Discorda, to wpiszcie wykrzyknik Discord na czacie i macie linka do Discorda, możecie dołączyć. Wejdźcie sobie w dział ogłoszenia i tam macie info o zlocie. Standardowo mówię raz, dołączacie i gitara. Ja już właśnie w tym momencie was zapraszam. I za chwilę zamykam klub, także ostatnie wezwanie dla was. Dzięki za subika, pozdrowionka dla ciebie. Później po zlocie się pododajemy do znajomych, nie? I zrobimy jakieś tam wspólne wyścigi dla subów, o. Czarnobyl nie jest na Ukrainie? Jak to nie? Czarnobyl jest na Ukrainie. Co jest? Ale moja babcia tak samo mówi, że Czarnobyl nie jest na Ukrainie. To jakieś takie, ktoś ma w głowie jakieś stare podziały jeszcze, no nie? Tak mi się wydaje. Nie no, jest normalnie na Ukrainie, przecież tam byłem, kurde. No dobra, no to co, ja idę do garażu. Tutaj wyjdę z konwoju. 91 nowych zgłoszeń dzisiaj. Akceptuję wszystkich. No nie, dobra, żartowałem, 180 było. Tylko 90 mi się pokazało. 180 nowych, kurde, 2000, ile tu już mamy osób w ogóle w klubie? Dobra, wszyscy zaakceptowani. Zamykam zgłoszenia. Zgłoszenia były co prawda do 18, ale dałem wam jeszcze studenckie 15 minut. 425 osób jest w klubie, w tym nowym, kurde! Za szybko, 2000 osób to jest limit, my zaraz będziemy musieli. Ludzi aktywnych dzisiaj 130, 140. Tutaj się cały czas pokazują aktualizacje, wy tego nie widzicie, ale 142 osoby. Ej, 12 slotów jest na zlocie. Ja nie wiem, jak ja z wami wszystkimi zagram, no. Dobra, jakie kolory ma flaga ukraińska? Jakie kolory? Piszcie na czacie, kto wie? Chyba teraz to wszyscy wiedzą, no nie? Tyle tej flagi w sieci jest, że to szok. A, widzę, że wiecie. Żółty i niebieski, dokładnie, tak sobie malujemy samochody. Ja wezmę tego trampka. O, ty jakie drzwi, o, ma odsuwane drzwi przednie. Fajnie, ja sobie biorę tego, takie stare autko. Silnik, zobaczcie jaki mały, a teraz się mówi, że jest jakiś downsizing, nie? Zobaczcie jaki tu malutki silniczek był, a to jakiś dostawczak czy coś. No, bo Ukraina to jest bardzo urodzajny kraj pod tym względem, mają naprawdę niezłe ziemie do uprawy właściwie wszystkiego. Wcześniej, jeszcze przed tym podziałem, który obecnie istnieje, Ukraina była dla Rosji, znaczy zapotrzebowaniem Rosji w 90% na różne zboża i produkty z gleb. 90% Rosji! Dobra, jaki tu silnik bierzemy? To mi się najbardziej podoba. A to jest standard, posłuchajcie. For Ukraine. Zobacz. Ktoś zrobił totalnie randomowego samochodu, no nie? Bardzo ciekawe. Ale ja chyba zrobię swoje, bo nie podobają mi się kolory. A to bardzo proste będzie, zaraz wam pokażę. Malujecie sobie samochód na przykład niebiesko. No to nie jest skomplikowane, daj spokój. To jest chyba za ciemny niebieski. Weźmy może od strony słońca. O, coś takiego, nie? Albo o, taki. Taki kolor, taki niebieski dajmy. Felgi dajmy takie. Przyciemnione szyby. Zaciski pomarańczowe. Jak pomarańczowa rewolucja. Możecie zrobić rimaka, nie ma problemu. Ja robię tego, taki ukraiński typowy samochód. Znaczy tak mi się kojarzy, no. Dobra, i teraz... Teraz chyba dach musimy, no nie? Trzeba dach i bok. Więc tak, dajecie sobie to na przykład. Wy też sobie tam róbcie swoje. I macie flagę. Dobrze, że nie jest jakaś, wiesz, popieprzona flaga, nie? Tam nie ma tysiąca kolorów. Tylko jest taka dosyć prosta do skonstruowania. Dobra, chłopaki, mam mega fajny pomysł na zdjęcie.
Dobra, co nam, jaki obszar będzie nam się z Ukrainą kojarzył? O, czekaj, tu są takie pola uprawne. Ukraina to głównie pola uprawne. Tutaj na przykład dziś sobie pojedziemy. Naprawdę będzie fajnie wyglądać. Wzór, o, wzór serca, kurde. Chyba za mało aut mam już. Chociaż nie, powinno się udać. A to będzie wymagało mega, wiesz, żeby się zgrać, nie? Żeby wzór serca utworzyć. O kurde, możemy spróbować, to będzie fajne. Myślę, że może być trudno, ale spróbujmy. Dobra, na razie sobie jedziemy na miejsce. Wzór serca, ty. Może być dobre, naprawdę. Widzę, że poza mną chyba nikt nie wziął takiego samochodu stylizowanego na Ukrainę. Chociaż widziałem to takie kwadratowe stare Lamborghini, tego takiego SUV-a. I ono... No jest taki ciekawy samochód, nie? Tam jeszcze z przodu mamy Unimoga, czyli niby taki samochód transportowy, wojskowy, coś w tym rodzaju. Chociaż to jest auto niemieckie, no ale to nie szkodzi, nie? Musimy to serce zrobić, człowiek. Pewnie, że to myślę, że będzie bardzo fajne. Jakby się nam udało z samochodów zrobić serce. Dobra, podgońmy tam chłopaków, bo oni tam trochę do przodu wyjechali. To jest Lamborghini, nie wygląda jak Lamborghini, jakiś Aventador czy coś, ale to jest Lamborghini, no. Tamten kwadraciak taki. Ja nim bardzo dużo jeździłem w Fordzie Horizon 4 po offroadach. To był mój taki jeden z lepszych offroadowych samochodów w klasie A z tego. Byłem na Ukrainie chyba w 2020 pod koniec. I byłem w Czarnobylu, byłem w Kijowie. I trochę żałuję, że tak mało zdjęć zrobiłem Kijowa. No ale skąd mogłem wiedzieć, że tam zaraz konflikt wybuchnie? Powiem wam, że było widać tam biedę. Na Ukrainie, było widać. Tak jak tam jechałeś na tą Ukrainę, to miałeś takie wrażenie, jakbyś się cofał do Polski z bardzo starych lat. Na przykład z 90 roku albo 80. Takie, wiesz, wszystko bardzo takie stare, te budynki takie wyniszczone trochę, taki klimat smutny, zwłaszcza wieczorem w tym Kijowie. I to było długo przed tym konfliktem, no nie? 2 lata przed konfliktem. To znaczy, tam konflikt cały czas jakiś jest, tylko bardziej na wschodzie, tam daleko od tego Kijowa. Bliżej właśnie Charkowa i tam trochę od strony Morza Czarnego, bo tam dużo się działo. Dobra, jesteśmy, wiecie co, na takich polach jakby uprawnych, pośrodku jakiegoś zadupia. Teraz musimy wymyśleć, jak tu zrobić zdjęcie. Nie będziemy się ustawiać jeden przy drugim, musimy zrobić... O, tu mamy kawałek takiego pola. Mi się z tym kojarzy Ukraina, nie wiem jak wam. Z polami uprawnymi, z bardzo grzyzną ziemią. Jakby, no, bogactwo, można powiedzieć, jeśli chodzi o ziemię. Dlatego ja bym proponował zrobić sobie tutaj zdjęcie, tak jakby na tej górce. Zróbmy tutaj serce, tylko to będzie bardzo trudne, bo nigdy wcześniej nie robiliśmy żadnego kształtu. No nie? Jeśli chodzi o robienie, wiesz. Tylko zawsze gdzieś tam po prostu jeden przy drugim stawaliśmy, albo jakoś randomowo. Ale tak, żeby zrobić jakiś kształt? To jeszcze nigdy. Czy nam się uda? Na pewno nie o jeden obok drugiego. Spróbujmy zrobić tak, żeby... Właśnie, tak jak widzicie, chlebciu się naprzeciwko mnie ustawił. To do chlebcia... Kurde, każdy stanął jakoś dziwnie, nie? Za mało nas jest? Nie, może zrobimy po prostu takie mniejsze serce. Dobra, to będzie trochę skomplikowane, bo no, Ford Anglia niech zrobi wcięcie, o Boże. To będzie kurde trudne. O, teraz ta BMW E30, super. O, tam się formuje, zobaczcie, formuje się powoli serce, super. Starczy nam samochodu, powinno być git. Tylko jak my zdjęcie zrobimy tego serca z góry, macie jakiś pomysł? Dobrze jest. Ostrożnie, chłopaki. To serce będzie dziwne. No. Ej, sprawie dobrze. Tylko jak my z góry zdjęcie zrobimy teraz? Dobra, zróbmy tutaj trening, a najwyżej pojedziemy w inne miejsce. Spróbujemy zrobić serce. O Boże, Unimog wszystkich spycha. Spokojnie. Serce pękło, no. Ciężko się ustawić. Kurczę, ej. Bardzo trudna sprawa. Właśnie. Ty, w sumie... Ej, dobra, to wiecie co? Jedźmy na szczyt wulkanu, tam spróbujemy.
i powinniśmy móc odpalić aparat jakoś tam wysoko z górki. Jedźmy na wulkan, chodźmy na wulkan. Powywalać tych, co nie ma. No właśnie też tak myślę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I ja jestem jedenasty. To jednej osoby jeszcze brakuje. No gdzie są ci pozostali, co nie chcieli formować serca, nie? No kurczę, musimy to serce uformować. Ja myślę, że nam się uda. Ty, ja wiem co zrobię. No kurde, jak was opisać? Znaczy na kartce narysowałbym, albo w jakimś paincie czy coś, narysowałbym jak to ma wyglądać i po prostu wszystkich rozstawił, nie? Po nicknamach. O! Tak zrobimy chyba, bo to by było najbardziej racjonalne, bo tak to nikt nie wie, gdzie kto ma być, no nie? I nikt nie widzi tego serca. O, może mniej więcej tutaj, to już jest ten wjazd z tej strony, nie? I tutaj jest taki fajny, spokojny podjazd. Proszę bardzo, McLarenem jak poleciał, szalony. O, chyba będziemy musieli zaprosić nową osobę, bo kogoś wywaliło z gry. Jak kogoś wywaliło, to nie będziemy mieli pełnego serca chyba. Damy radę zrobić bez jednej osoby? Woo! Byśmy na przykład serce zrobili gdzieś w tym miejscu. O. I zobaczę. Było tutaj po wodzie, gdzieś jadą chłopaki. O. Dobra, tu będzie git. Tu będzie git. I tu będziemy mogli z góry, wiesz, popatrzeć. Dobra, czekaj. Ustawiamy się. To tak zróbmy. To czekajcie, jeszcze raz. Od tej strony. Chlebciu, chodźże tutaj i zrób ze mną ten taki clean sercowy, o. Wiesz o co chodzi. I reszta będzie się do nas ustawiać po prostu. Gdzie ten chlebciu jest? O, o. Tak, tak będzie dobrze. I super, i mamy już clean, słuchajcie. Kurde, nie wiem, ta skała tam... No dobra, już damy radę, tak. Trochę w cieniu jesteś, mam nadzieję, że zdjęcie jako takie wyjdzie. Ty się przesuwają. O, i teraz jest super, i zobaczcie, teraz wiadomo o co chodzi, nie? Ja i chlebciu to jest taki, ten taki clean, wiesz, sercowy. Trochę jak chlebciu szerzej zrób, o. Zdjęcie jakoś wyjdzie, no, byleby było tam mniej więcej widać. Trochę chyba za ciasne to serce wyjdzie, bo nie dadzą rady tam zrobić tych, wiesz, cycków sercowych, no nie? Nie starczy nam miejsca na cycki sercowe. Ja muszę tak do was mówić, bo wy faceci jesteście, to będziecie od razu wiedzieć o co chodzi, no nie? Jak będę mówił wam, o, jakieś zaokrąglenia, dupienia, nie, muszę mówić cycki. O, teraz będzie dobrze. No, 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 coś takiego. Dobra, teraz góra musi zrobić cycki. Ej, co ten unimogiem się tak pcha? Dobrze tam jest. Zaraz tu bany polecą. Nie przepychamy się. No tak, a jak to inaczej nazwieć? No cycki, tak? Dobra, ja zmieniam na drona. Zobaczymy, jak to się formuje. I seta za mała by była tutaj, żeby, wiesz, zrobić serce. Co ta BMW w środku robi? Kurde, jak to teraz zrobić to z nim? Tak powinno być. Teraz mam tryb drona, to widać nicknamy, ale jak znikną, to będzie dobrze. Tutaj w ogóle jakiś randomowy gościu przyjechał. Zastanawia się, o co chodzi. Nie? Patrz, a on ma pewnie niezłego mindfucka, bo to jest jakiś random totalny. On chyba robi jakieś zdjęcie nam, jak mi się wydaje. Znaczy, jakiś randomowy gościu. Dobra, robicie to za kola, czy nie? Opowiem ci, serce po byku. Musimy większe to załamanie zrobić. Jakieś takie niewymiarowe cycki zrobiliście, no, jakieś takie... Jakby po złym zabiegu. Tutaj ktoś znikł. A no bo gdzie wy jesteście? Ile tu jest osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No nie, no jest 11. Jednej osoby nam brakuje. Zobaczcie, jakie serce nam wyszło. O Boże. No nie, chłopaki, co jest? No to nie tak. Dobra, tutaj się BMW ustawiła ładnie, spoczko. Tutaj jeszcze ta, nie wiem co to jest, E46 musi się ustawić tak, żeby zrobić to wcięcie. O, dobra, próbuj ziomek. Chyba będzie dobrze. O, wyszło coś. Dobra, robię fotę zanim się rozbiegną, kurde. No, co ten robi z tym Lamborghini? Dobra, robię fotę. Ten unimog tam pasuje, kurde. Dobra, spróbuję zrobić fotę. No wiesz co, to serce, ja wiem, to wygląda, ten w ogóle, co to tu robi, jakiś Subaru jeździ. Ej, wygląda jak serce, no, tylko wiecie co,
musiałbym to bardziej od góry zrobić. No nie, zobacz. Ja bym powiedział, no wygląda jak serce. Tylko nie mamy tej perspektywy z góry, to jest najgorsze. Jak to zrobić? Musiałbym, spróbuję nawet z tego głazu. Na skałę spróbuję, tylko żeśmy się ustawili trochę za daleko od tej skały, a Unimog nam trochę przesłania, wiesz. Jest. No nie wiem, nie wiem. No nie wiem. To nie tak chyba. Tak, to wygląda jak jeden cycek większy od drugiego, no. Znaczy to jest dość... Weź takie normalne, no nie, czasami często cycki nie są jakieś. Zresztą, kurde, ja mam swoje, nieważne, dobra. Z ziemi lepiej? Ty, patrz, mam pomysł. Jak zjeżdżam z tego głazu, to chwilę jestem bardzo wysoko, zobaczcie. Patrz! A jak próbuję powiększyć wysokość, to mi spada. A czekaj, aha, dobra, nieważne. Ty, wow! Faktycznie coś nam z cyckami się popsuło. Dobra, musimy zrobić tak zdjęcie, żeby było dobrze, no. Popsuły nam się cycki! Jak to zrobić? Musimy zrobić tak zdjęcie, żeby... Kurde, z tej strony to już w ogóle nie wygląda jak serce. Może coś takiego? No nie, ten Hot Wheels tam trochę psuje, no nie? Kształt tego serca. Dobra, spróbujmy jeszcze poprawić ten Hot Wheels. Wypadałoby, żeby go zmienić na inny samochód z jakimś takim równiejszym dachem, no nie? Tego Hot Wheelsa. Ty, ten ziomek tu się w ogóle przyczaił, zobacz typa. O, teraz jest chyba trochę lepiej, tak mi się wydaje. A co ten ziomek tu robi? Zdupiej stąd! Zobacz, ciekawe co on myśli sobie teraz o tym, nie? Zobacz. Bo takie, what the fuck? To jest jakiś totalny random, który tutaj sobie przyjechał, bo wiesz, jednego z naszej ekipy wywaliło i tego widzimy, a on pewnie nam zdjęcia robi, no nie? Dobra, czekamy na Unimoga? Aha, Unimog ten. Tego Hot Wheelsa, Milek, prosiłbym cię, Hot Wheelsa sobie zmień na chwilkę. Na coś innego. Weź w ogóle jakiś żółty samochód i stań i też będzie dobrze. Ten ziołek pewnie ma niezłego mindfucka, no nie? Zastanawia się, o co chodzi tutaj? O co tu biega? Byleby nam serca nie popsuł, ej. On ma też, ej, on w sumie też ma barwy ukraińskie. Faktycznie. On tu pasuje, ty. Dobra, Milek zmienia furkę, poczekamy jeszcze chwilę na niego. I za chwilę będziemy mieli sformowane piękne serce, mówię wam. Na spokojnie. A ten tu obserwuje, zobacz. Muszę wjechać na kamień aparatem. Dobra, i teraz patrz. Ej, no co jest z tym Subaru? Aparat mi spada. A chyba będzie dobrze. Dobra. O, jest git! Człowiek, zobacz. No co to Subaru tam robi? Ono nam wszystko psuje. Kurde, ten wsi jest cold. PC pisze. Dobra, może odjedzie. Dobra, załapał chyba. Pojechał. Spróbujcie się odghostować. Pojechał, chyba ogarnął, o co chodzi. Nice! Dobra, musimy mu chyba podziękować. O, tu są emotikonki, nice! Nie wiedziałem nawet. Dobra, robimy zdjęcie. Okej. Okay. Gotowi? Wezmę tryb. Nie, ci się muszą odghostować. Odghostujcie się. Na chwilkę. Dobra, mamy to. Robimy zdjęcie. W końcu. Ej, patrzcie, jak gościu się daleko schował. Ty, co on ma z kołami? What the fuck? Co jest? Ty, gościu jest taki zgliczowany. Dobra, mamy to. Będziemy mieli zdjęcie kozackie. Nikt takiego jeszcze w Fordzie nie zrobił. No bang, będziemy pierwsi. Patrz, jakie serce mamy kozackie. Jest prawie idealne. Trzeba tylko teraz zrobić zdjęcie pod odpowiednim kątem. I będzie git. Zobacz. Widzisz? Przodem w stronę X5 z parki spróbuj. O, super. Prawie git. A ten gość gdzieś tam z tyłu, ty! On nam robi zdjęcia i tam wyśle na jakiegoś Twittera. Ej, teraz chyba powinno być git. Dobra, spróbuję zrobić jeszcze raz zdjęcie. Typo chyba też podjarany, nie? Zobacz. No dobra, teraz mu się koła naprawiły chociaż. Ej, teraz być git. Jest dużo lepiej chyba, nie? Niż było. Zobacz, wow! Jest dużo lepiej. O, musimy to wysłać do tego, do ludzi od Fordzy, no nie? Że takie kozackie zloty robimy. Zobacz, jaki zlocik będzie fajny. O, jeszcze na Unimogu zobaczcie, jak widać fajnie napis. Mega. Ale kozackie foty wyjdą. Ej, teraz nie mogę niżej aparatu wziąć. Fajnie, żeśmy to zgliczowali. Spoko pomysł był z tym, żeby ustawić serce w odpowiedni sposób, nie? Bo od tej strony, no, serce głupio wygląda, prawda? Dobra. Pięknie nam to wyszło, jestem mega dumny z nas. To nie jest proste się tak zorganizować, ale chyba nam wyszło, no nie? Możemy się powoli rozjechać.
Ale fajnie to wyglądało, kurde, aż jestem podjarany, aż mam tak, wiesz, jak jestem podjarany, to jest mi tak gorąco w uszy, nie wiem czy wam też. I teraz mi jest gorąco w uszy. Wcale nie dlatego, że mam słuchawki gamingowe na uszach, nie? Wcale nie dlatego mi jest gorąco w uszy. Generalnie jest mi gorąco. Tutaj widzę, że serce na BMC, bardzo ładnie. Dobra, w sumie ja nie popatrzyłem, jakie macie samochody. To ustawmy się teraz gdzieś normalnie może. O, tutaj mamy ładny widok. Tu sobie, tylko czekaj, znajdźmy jakąś miejscówkę taką. Może gdzieś tu na górce? O, może tu pomieścimy się? Powinniśmy dać sobie radę. Jakoś tutaj, o. Dobra, i tutaj, jeden obok drugiego, już bez serca, na spokojnie. Ja przejrzę wasze samochody. Przejrzę, żeby mnie kurde nie zepchali. O, ale widok, zobacz. Mega ta gra wygląda, nie? Zobacz, jakbyśmy zrobili takie zdjęcie, to by w ogóle nie było widać, że to z gry jest, no nie? Te chmury mega fajnie wyglądają, jakby to robi cały, wiesz, całą robotę w tym, no nie? Tak, gra jak w prawdziwym życiu, no. I to jest w trybie 60 FPS-ów, także odległość rysowania nie jest jakoś tam mega, mega fajna, nie? A naprawdę wygląda to świetnie. No dobra, to widoki widokami, pokażcie swoje fury, teraz Milek wziął już prawilny samochód. Przyjechała BMW E46. Jestem z wami, proszę bardzo, jaki komunik. To jest chyba wersja GTR tak w ogóle. Już trochę pognieciona. Tu mamy Hot Wheelsa. Groźna Ukraina z płomieniami, zobaczcie. Mamy kolejną BMW. Widzę, że często wybieracie M4 na zloty. Chyba podoba wam się ten samochód, co? Kiedy dodadzą bobry do Forzy? Powiedzcie mi, kiedy będzie pierwszy bobr w Forzie? Ja chcę bobra. X5, 1% klub. Marcin pozdrawia. Marcin, tak? Pozdrowienia dla Marcina. Tutaj mój kapeć. McLaren, to jest McLaren GT chyba? Tak on się nazywa? Chyba tak. Pomalowany w barwy ukraińskie, z takim długim tyłem, zobaczcie. Jest taki też Sailin S7 chyba, tak się nazywa, no nie, z tym takim długim tyłem. Tutaj mamy Ukraine Army, zobaczcie. Nice, fajnie to wygląda. Widzieliście też, że nawet do mojego samochodu ktoś zrobił malowanie ukraińskie, no nie? Także możecie poszukać, zobaczyć, czy akurat do waszego auta malowanie ukraińskie będzie. Tutaj barwy Ukrainy, maska na niebiesko. No i pewnie, i też bardzo szybko, bez, wiesz, korzystania z edytora naklejek. Mamy, to jest chyba Ford Anglia. Dobrze mówię, czy nie? Nie ma tutaj emblematu żadnego, żeby się posiłkować. Ale tak mi się coś, kojarzy ten samochód, kształt. Ej, znowu M4? Ej, ktoś do nas przyjechał na zlot. Ej, to nie, to od nas jest. A jest, tutaj Kowal przyjechał, dobra. Ja myślałem, że to jest jakiś random, nie? Free Ukraine. Tutaj mamy kolejne M4-ki. Czy to M6 jest? Nie, też M4. Nie wiem, kurde, M5, dobra, to jest M5. To jest M4, tamto jest M5. Ale mi się wydaje, że już gdzieś widziałem. Ej, no kurde, same BM-ki. Proszę bardzo, jedna, druga BM-ka. No i oczywiście Unimog, czyli chyba dzisiaj nasz rodzynek zlotowy, no nie? Najbardziej go było widać na całym zlocie chyba. Zrobić podczas skoku fotę. Okej, myślę, że to jest... Ty, patrz na tego. On otwiera tutaj swój dach, widzicie? Ten ma otwiera, to jest Roadster. Widzicie? Ten tutaj obok. Ja mam kamerką zasłania. To jest Roadster. Tak, potem zagram jeszcze z subami. No spokojnie, spokojnie. Podczas skoku. No w sumie jesteśmy na tym wulkanie. Tylko wiecie co, ja bym musiał padem zrobić ten skok. Tutaj mamy hopkę. Niedaleko akurat. Ustawmy się najpierw na rozbiegu. I ja wszystkich wystartuję i spróbujemy zrobić w locie zdjęcie. Akurat tak w stronę zachodu. Myślę, że będzie fajnie to wyglądać. O, w sumie stronę zachodu, nie? Jeszcze jaka przenośnia, zobaczcie. Nie, że tam jakoś super szybko będziemy jechać. Powiedzmy, że na wybiegu do 300 km na godzinę i powinno być git. Bylebyśmy równo wystartowali razem, nie? Tutaj mamy rozbieg. I myślę, że damy radę wszyscy razem. Dobra, ustawiamy się. Ten już pojechał. Ten już chce skakać, zobacz.
powiem wam, że skoordynować to serce ciężko nam było, no nie? Ale się udało. Chyba całkiem nieźle wyszło. Dobra, gotowi? Chyba gotowi. Wiecie co, nie musi być idealnie równo. Odliczam od 4 do 0 i startujemy, ok? 4, 3, 2, 1, start! O, nie wiem, czy dam radę. A nie, coś się... O kurde, nie wszyscy dali radę. O kurde, ej, patrz, nic nie widać. Z zachodu się zrobił... Zrobiła się noc. Tam balony jakieś. Nie widać tych naszych barw, no nie? Mogę jeszcze poczekać chwilę. Kurde, za ciemno jest na takie zdjęcie. Ty, na luzie zjadę, o. Zobaczymy, jak daleko pojadę, dojadę. Za ciemno już jest na foty, chodźmy na wyścig. Musimy jeszcze zrobić wyścig standardowo. Dobra, jaki będzie charakterystyczny? Jakiś offroadowy chyba, tak myślę. Scott ma w rękawice z roweru. Są rękawice rowerowe, ziomek. Ale powiem ci, że robią robotę na tej kierownicy. Naprawdę. Nie są jakieś wyścigowe, jakieś tam driftowe czy coś. No come on, jestem jakiś tam symulatorze. Po co mi jakieś tam super wyścigowe, daj spokój. Chodzi o to, żeby ręce się tak nie przyklejały do kierownicy, żeby można było jakoś lepiej złapać, bo ręce się bardzo pocą, jak się spocą, to ten chwyt nie jest taki pewny. Więc jakiekolwiek nawet rękawice robią robotę, myślę, że całkiem nie. Chociaż takie typowe, wiesz, jakieś rękawice do driftu, jakieś Kena Blocka czy coś, no myślę, że byłyby dużo lepsze, ale z drugiej strony takie grube rękawice, gdzie mnie tutaj komputery grzeją i wszystko dookoła, no nie wiem, nie wiem. Będę jechał powoli. Jeep Willis, kurde. Ja pierdolę. W klasie S2 Jeep Willis? Ja będę chyba, ej, patrzcie, ja mam taką samą klasę jak Unimog. Ale coś czuję, że mój samochód będzie szybszy od Unimoga. No jednak dużo lżejszy, nie? O, dziękuję za subika, Dadziu, dziękuję bardzo. Zaraz będziemy się dodawać do znajomych suby, także na spokojnie. Co mi się kamerka przekrzywiła, co ta kamera? Nawet jej nie dotknąłem chyba. Pagani się pojawiła, proszę bardzo. A nie, dobra, jechałem ten wyścig, już wiem. Już wiem, co tu się zaraz wydarzy. Ty, nie jadę, nie mogę szybciej jak 300. Ciekawe dlaczego, jadę jakimś transitem z lat 30. Nie no, to chyba lata jakieś 50, co? O, wiedziałem, że to się wydarzy, to się zawsze wypada z tego zakrętu, jak nie jedzie się ostrożnie. Ja nie chcę tam poruszać tych tematów politycznych, bo to jest tak skomplikowane, że nawet osoby, które siedzą w tym, w tych zagadnieniach politycznych, nawet oni mają trudność z interpretowaniem tego wszystkiego, co się dzieje, nie? I mogą sobie tylko spekulować, jakie są następne kroki i o czym ten konflikt tak naprawdę jest. Rosja jest odcięta od reszty świata. No, to prawda. Właśnie, wiecie co, ja chcę laczki Kubota. One mają być w sprzedaży gdzieś teraz. Kuboty. A ja mam dzisiaj urodziny i chciałem sobie kupić, ale sklepy zamknięte. O, dziękuję za życzenia, dziękuję bardzo. Woo! Ja powiem wam, nie lubię urodzin obchodzić. Powiedziałem moje, nic mi nie kupuj, nic mi nie rób, a żadnych tych rzeczy. Ja już od wielu lat nie mam jakichś tam tortów, jakichś tam obchodów wielkich czy coś. Nie jest to dla mnie jakoś super ważne, naprawdę. To nie jest tak, że się boję starzeć, że tam ten... Uważam, że nawet to, że się starzejesz jest fajne, no bo jesteś z roku na rok coraz mądrzejszy. Aż w końcu, wiesz, kończysz z taką tęgą głową. Kiedyś była taka kreskówka, co super mądrzy ludzie mieli wózeczki do wożenia mózgów. To się dajesz, tak przedłużone głowy mieli i mieli taki wózeczek dostawiany do tej głowy. Jak się to zapamiętam, ale nie pamiętam jaka to była kreskówka. No to ja się cieszę, że z wiekiem jestem coraz mądrzejszy, coraz, Boże, bardziej odpowiedzialny czy coś, bardziej rozwinięty. Może coraz mniej zdrowy, no bo jestem starszy. Także co, myślę, że zlot ukraiński mamy zaliczony. Zrobiliśmy ładne serce, będziecie mogli je sobie zobaczyć na naszym
Instagramie, ja wam nie wiem, czy dam radę pokazać, klubowego Instagrama, już wam pokażę. Nasz klubowy Instagram wygląda sobie tak, 1% klub, 1 pro klub na Instagramie i tu mamy nasze foteczki i ostatnio ze zlotu, czekaj, i tutaj na przykład mamy z Illegala zdjęcie, możecie sobie pooglądać. Tutaj wrzucane są też zdjęcia generalnie klubowiczów. Tutaj na przykład zdjęcie Ferrari z działeczki, możecie sobie zobaczyć. Z ETS-a też są, nawet z innych gier, z jakichś tamten. O, także możecie sobie zobaczyć. I dzisiaj myślę, że wrzucę te zdjęcia z naszego zlotu. Także obserwujcie na Instagramie. No i przy okazji obserwujcie też moje konto. Ostatnio wrzucałem vloga z relacją na stacjach benzynowych, bo był chaos z paliwem. Okazało się, że no nie ma takiego dużego chaosu, jak to wszyscy dookoła mówią. Także możecie sobie zobaczyć. No i tyle. Wpadajcie na Instagramy. Ty! Co my tu zepchali? O nie! Mój ukraiński samochód spadł. Ja nie wiedziałem, że z tego mostu można zeskoczyć w ogóle. Czekaj. Ile ukończyłem lat? 25. 25 mam. Ty, da się przez to przejść? Myślałem, że to jest zamurowane. Nie, to można rozwalić, co? Ty, ale tego nie można. O, jednak można! O kurczę, tu można mega fajną hopę zrobić. Ja pierniczę. Wiedzieliście, że to można rozwalić, te murki? Niech będzie, że 23. Dobra, 26, 25, o. Nie powiem wam ile, no. Bo będziecie rozpowiadać i... Nie powiem. Tylko najstarsi fani wiedzą. Najstarsi fani wiedzą, że mój pierwszy samochód był o... O rok młodszy ode mnie. Mój pierwszy samochód. Na Wikipedii jest napisane? Kurde, ja mam swój profil na Wikipedii? Nice!